Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Biblijne Chrześcijaństwo w kolejnym odcinku z cyklu Prawdziwa Historia, a moim gościem dziś jest mój serdeczny przyjaciel Kamil Calik, znany również jako Chińczyk. Cześć Kamil, siemaneczko. Siemano. Bardzo cieszę się, że udało nam się spotkać, że zaprosiłeś mnie do tego wyjątkowego miejsca. Jesteśmy w twoim studio. Mój magiel. Tak. Słuchaj, no spotkaliśmy się po to, abyś opowiedział nam swoją historię. Jesteś muzykiem, jesteś raperem, krakowskim raperem. Gdzieś Kraków jest mi bliski, bo gdzieś wychowywałem się w tych ulicznych klimatach tutaj. Dobrze, powiedz, jak to u ciebie rozpoczęła się historia z muzyką, z rapem? No więc... Przygoda z rapem, przygoda z hip-hopem bardziej zaczęła mi się, jak to przeważnie bywało w tamtych czasach, gdzie to ta kultura się dopiero rozpowszechniała i to była jakaś nowość. Gdzieś starsi koledzy mnie w to po prostu wprowadzili. Całkiem naturalnie, to nie było nic jakoś tak reżyserowane, po prostu wychodziło się na dzielnicę, wychodziło się na tak zwane pole. Część życia, mało latów, nie? Tak, wychodziło się pograć w piłkę i tak dalej, no i pierwsze tak naprawdę moje zetknięcie z tą kulturą to gdzieś tam było właśnie patrząc na pomalowane bloki, patrząc na pomalowane, poskreczowane tramwaje, to na pewno było graffiti, to było pierwszym takim, że tak powiem, zetknięciem się z tą kulturą. Starsi koledzy, którzy już coś tam mazali, później jakieś Viva MTV, jakieś te pierwsze programy hip-hopowe, Ślizgi, tam już były magazyny, to już były takie wczesne lata 2000, ale jeszcze pamiętam, że gdzieś to śledziłem, gdzieś tam nawet nieświadomy, te wszystkie pomalowane wiadukty i czy nawet pociągi, no to już nawet wcześniej, gdzieś tam tak półświadomie, jako ten małolat, ale to były początki, takie zetknięcie się z tą kulturą. Później rap jako taki, no to już bardziej słuchałem tego chyba tak na bekę, dla żartów po prostu, bo tam przeklinali i gdzieś tam starsi koledzy to przynosili w ramach takiego po prostu, może nie wiem, takich małolackich przyśmiechów, hipów, wiesz o co chodzi, nie? Więc to było takie nieświadome, ale zarazem cały czas obecne w moim życiu, więc nawet nie wiem, kiedy się stało to, kiedy ja zacząłem tworzyć. Myślę, że to graffiti było pierwszym takim momentem, pamiętam, że do tego... Motorem do wejścia tak, w kulturę? Tak, to było najprostszy dostępny, ten pisak i tak dalej, więc to co widzieliśmy na tych szybach w szkole, w tych kiblach w szkole, to po prostu powielaliśmy i jakieś tam swoje ksywki wymyślaliśmy. No i przed czasem zacząłeś pisać teksty, tak? Tak, nie pamiętam do końca jak to było, ale chyba to było też w związku z jakimiś audycjami, które gdzieś tam były w radiu i zacząłem, no tak, pisać sobie. Mieliśmy też taką ekipę, ale to już później, to już później. Bardzo naturalnie pamiętam, że na pewno moi koledzy, starsi dużo z bloku obok PM Crew, oni zaczęli pierwsi na osiedlu nagrywać, gdzieś tam doszły mnie słuchy, jakieś tam programy do muzyki, mimo że miałem jakiegoś takiego starego kompa i w ogóle nie wiem, czy ja to się tam dałem radę na tym pierwszym Fruity Loops chyba 3. Coś tam działałem i też pożyczanie później tych wszystkich, przegrywanie kaset, płyt później, to no tak jak mówię, to jest chyba początek w Polsce był taki sam, nie? No doskonale pamiętam te czasy, sam wychowałem się w tej kulturze. No Nowa Huta, pierwsze płyty, i tak dalej, Molesta, Skandal centrum. I tak dalej. No dobrze, twoja twórczość ogólnie, jak cała kultura w pewnym sensie, zwłaszcza w tamtym czasie, bo teraz jakby rap, hip-hop się zmienił, że tak powiem, od tych czasów ulicznych, w których ja też się wychowywałem, no była naładowana buntem, tak? W jakiś sposób cisnąłeś pewnym ludziom, pewnym rzeczom, no to powiedz tam w dwóch zdaniach może na ten temat coś jeszcze. No więc ogólnie hip-hop to była właśnie muzyka buntu, jako tak nazwana, nawet nie tyle buntu gdzieś tam, co takiego marginesu, no wiesz, my jako małolaci, no ja tak naprawdę nie byłem też świadomy niektórych treści, to była jakaś taka, jakiś taki proces, że się słuchało i się trochę tak nieświadomie powielało pewne rzeczy, no ale później jakby drugą nogą wszedłem w to posiedlowe życie, gdzie po prostu no, było oparte na
na jakichś tam, no można powiedzieć, małych na początku przestępstwach, pierwsze imprezy i tak dalej, jakieś tam rozterki z powodu braku finansów, później jak te finanse trzeba było zdobywać gdzieś tam niekoniecznie legalnie, więc to były już takie problemy, które były już uwidocznione wcześniej, a ja zacząłem je jakby przejmować. Nie? Zacząłeś się zderzać. Zacząłem się z tym zderzać i no, i wtedy bardziej świadomie gdzieś tam mówiłem o tym. Myślę, że dużą częścią właśnie byli też nadal starsi koledzy, którzy jakby dostarczali tych informacji, bo to było po prostu wychowanie przez ulicę. Nie? Jakby ja niekoniecznie słuchałem się rodziców, mimo że uważam, że miałem dobry dom i wiadomo, że w tych czasach... No, w tych latach 90. no, różnie bywało, rodzice musieli pracować i tak dalej i nie mieli jakiegoś takiego dostępu do tego, co robię tak naprawdę. Miałem kolegów, którzy byli dużo bardziej poszkodowani przez los i oni może mieli większe prawa do tego, żeby nawijać jakieś takie, ten ból, wydobywać z siebie, no ale tak. Po jakimś czasie utożsamiłem się po prostu z tą grupą ludzi właśnie, że dom traktowałem jak hotel. I wiadomo, w miejscu, gdzie jest tysiące młodych osób, no to się po prostu zbiera się w grupy. Tu jeden próbuje drugiemu zaimponować, no nie. I robi się głupie rzeczy, no i automatycznie przejmujesz jakby. Na późniejszym etapie twoja twórczość już zaczęła mieć wymiar, można powiedzieć, w pewnym sensie duchowy, który dotyka teorii spiskowych, tak. Czy jakichś tam grup ludzi, którzy gdzieś tam mają różne wpływy na świecie. No co się do tego zmotywowało? No więc gdzieś tam jako twórca, jako po prostu, no właśnie, artysta, który się wyraża, no to zacząłem po prostu mówić o sobie, no nie? Wiadomo, że te ciągłe imprezy, to życie na ulicy w jakimś momencie ewoluowało po prostu do bardziej osobistych rzeczy, do bardziej osobistych spostrzeżeń. No, interesowałem się mocno właśnie tymi teoriami spiskowymi, które no, dzisiaj są już... które jeszcze kiedyś nie były tak modne, bo teraz to już jest dużo takich śmieci i tak dalej, ale pierwsze moje zetknięcie z tym, tak naprawdę z taką świadomością i z takim przyłożeniem, że nie trzeba się słuchać tego, co mówią do końca w telewizji i tak dalej, to by powiedziała w ogóle moja pani od w technikum, od jakiegoś tam przedmiotu zawodowego, nie pamiętam już ten, ale... To dobre nauczycieli miałeś. Tak, no powiem ci, że miałem dwie nauczycielki, które dobrze wspominam, mimo że ta, o której mówię, teraz mnie nie lubiła, bo ja nie byłem już dobrym uczniem i grzecznym. I raczej byłem, no rzadko w tej szkole byłem. W każdym razie ona mówiła, że z takim żalem zawsze opowiadała, że to, co się dzieje ogólnie w Polsce, na świecie, strasznie przestrzegała przed jakby mass mediami, które gdzieś tam ogłupiają. Ja już to wtedy przyjmowałem, to tak nie wiedziałem do końca o co chodzi. Dopiero tak naprawdę to też był okres, gdzie ja się za bardzo nie interesowałem życiem, jak tylko po prostu hip-hop, życie gdzieś tam... Melanż. Jeszcze do mnie takie, że tak powiem, prawdy nie dochodziły, ale to już był początek, gdzie ja zacząłem po prostu badać i coś tam zastanawiać się grubo. No i później jakieś tam też Zeitgeist, czy jak one się tam nazywały, tak, różne tak. Takie rzeczy, gdzie po prostu konfrontowały mnie i... Kto rządzi tym światem. Tak. No. To było takim zapalnikiem, a później, bo nie pamiętam jakie to były lata, ale w momencie, kiedy ja zacząłem już tak świadomie dochodzić, to też był taki okres, gdzie ja już byłem bardzo rozpędzony z moimi, już teraz z tymi imprezami, jakby to życie gdzieś tam na tym osiedlu mnie tak wciągnęło, że wydaje mi się, że przez używanie różnych substancji tworzyłem swoją bańkę, jakoś w ogóle nie byłem obecny w życiu codziennym, w szkole, w domu i tak dalej, to mi po jakimś czasie po prostu bardzo odbijało się na psychice i w tym momencie po prostu szukałem jakiegoś takiego raz, żeby tworzyć, to potrzebowałem być kreatywny, potrzebowałem mieć jakieś, potrzebowałem mądrości jakiejś, nie? Żeby to nie było... To dużo joint wybierałeś wtedy? Że... No, jarałem dużo jointów, później inne różne rzeczy. Dużo po prostu się piło, no. Jasne. Ja nie czuję się jakby wyjątkowy w tym, bo jakby to jest teraz jeszcze, wydaje mi się, jeszcze bardziej to jest jasne, sam też wychowałem się w taki sposób. Tak, spotęgowane w tych czasach ogólnie promowanie tego typu rzeczy, używek i tak dalej. No, w każdym razie akurat na mnie to miało bardzo zły wpływ, bo ja czułem po prostu, że znika mi mózg, nie? I właśnie z racji tego, że chyba też wcześniej zacząłem, żeby być twórczy, żeby mieć jakąś inspirację, żeby po prostu tworzyć,
potrzebowałem jakiegoś takiego spokoju. Wiecznie budziłem się z bólem brzucha, po prostu z takiego nerwobólu. I wtedy trafiłem na buddyzm. Szukałem w tym wolności. Później nawet jej, przez chwilę niej ją znalazłem, bo zacząłem medytować, zacząłem się zgłębiać w ogóle w filozofię, mimo że rodzice byli katolikami i tak dalej. Te całe potem historie jakby odciągnęły mnie od... No, przestałem mnie, Kościół, Bóg mnie przestał interesować, bo po prostu... No, to było nudne. Po prostu. Rozumiem. Miałem inne rzeczy. Ten buddyzm był po prostu takim kolejnym wyzwalaczem na tej drodze takiej świadomości, takiej właśnie, co się dzieje, że jest coś więcej niż mówi nam telewizja, że jest coś więcej. Ja szukałem zawsze wolności i gdzieś to wyjście na osiedle dla mnie było taką jakby wolnością, takim może złudzeniem trochę, ale to było fajnie, bo nikt się nie patrzył nam na ręce, mogliśmy sobie palić papieroski. Później szkoła była takim pręgierzem, gdzie po prostu musiałem coś robić. Nienawidziłem szkoły dlatego, bo nie dlatego, że nie lubiłem się uczyć, tylko dlatego, że tam po prostu zawierana mi była, kazano mi coś robić, więc tak. I w moich tekstach, i w moim życiu ja już sobie zbudowałem sobie takiego Piotrusia Pana w sobie, który tu mówił, że nigdy nie będę robił to, co mi każą, nie? I w momencie, kiedy dotknęło mnie to, że właśnie tutaj jest jeszcze jakaś tam grupa ludzi, która chce mnie kontrolować, która chce coś na mnie znowu kazać mi albo zabraniać, tak, to po prostu to jeszcze większy wstręt we mnie wzbudziło i stałem się ich naturalnym wrogiem. Tak samo jak gdzieś tam bunt w stosunku do władzy, do policji. Później jakby zobaczyłem, że to tak naprawdę jest, ten bunt jest tak samo elementem tego systemu, więc zacząłem zastanawiać się, mimo że byłem cały czas przeciwny i tak dalej, właśnie temu systemowi, to zobaczyłem, że no nie jestem w stanie z nim w jakiś sposób wygrać. No i któregoś dnia trafiłem na buddyzm, ja wtedy tego tak nie nazywałem, no ale to był po prostu New Age. Teraz też dla mnie to jest nazwa trochę enigmatyczna, bo tam jest dużo rzeczy się dzieje, ale ogólnie tajemna wiedza, która pozwala ci wyjść, tak to wtedy odbierałem, tajemna wiedza, która pozwala ci w jakiś sposób zhakować tego Matrixa, pozwala ci stworzyć... Wyjść stanu umysłu. Tak, pozwala ci wyjść z tego i tak naprawdę ja szukałem tej wolności, później chciałem pozbyć się tego niepokoju, tego lęku, tego właśnie w miarę jedzenia tych informacji, że jesteśmy tutaj, wiesz, sterowani i tak dalej. Później doszło do tego jakieś tam zagłada świata i tak dalej. I to nie było już później tylko w moim przypadku wyciągane z jakichś tych filmów, z tych teorii spiskowych, tylko po prostu była obserwacja, po prostu łączenie, teraz to mówię tak w 5 minut, ale to były obserwacje, które trwały parę lat, nie, paręnaście teraz. Buddyzm dał mi o tyle to, że faktycznie to wprowadził mnie w taki realny sposób w świat duchowy i doświadczanie. Do tego narkotyki, do tego później na początku zacząłem od buddyzmu, bo to jest taki najbardziej popularne było, no nie? Ale później jakby tworzyłem swoją filozofię, też internet był coraz bardziej pełny jakichś tam czarów, zaklęć, kolejnych filozofii i ja sobie z tego po prostu tworzyłem swoją religię, nazwijmy to, no nie? Czyli można powiedzieć, że w pewnym momencie doszedłeś do świadomości tego, co kieruje tym światem, gdzie świat duchowy stał się jakby otwarty, realny, w twoim życiu realny. Szukałeś tym wolności, no dobra, no i co w tym wszystkim jeszcze znalazłeś? W momencie, kiedy po prostu zacząłem zgłębiać, kiedy zdawałem sobie jeszcze bardziej sprawę z tej sytuacji, w czym tkwię, jak wygląda świat i tak dalej, i takie przemyślenia w momencie, kiedy przychodziły, byłem tak naprawdę przerażony, że nie ma wyjścia i jakby ta sytuacja, gdzie tkwię, no jest totalnie patowa. Mógłbym dalej sobie uciekać jakby w takie życie lekkoduszne, można powiedzieć, nadal w tym tkwiłem, imprezy i tak dalej, bo to był okres, w którym byłem bardzo bogaty, jeśli chodzi o towarzyskie jakieś tam relacje i też zacząłem się spełniać jako artysta i tak dalej, ale widziałem, że jest pustka, która po prostu, która dąży do tego, że tak naprawdę do strachu, bo z tą świadomością, którą ja żyłem, ja wiedziałem, że te plany, dobra, już tak powiem, te plany tej dehumanizacji i tak dalej, że to wszystko jest prawdą i mógłbym tutaj sobie teraz fajnie zająć się, robić rapy, koncertowaniem ale to mnie nie mija, więc jakby ja nie mogłem
nie mogłem przejść obok tego obojętnie. Zagłębiając się w ten świat duchowy, on mnie trochę tak też dawał mi taką złudną nadzieję, że jest lepiej, że ja jestem trochę bardziej oświecony, że ja jestem trochę bardziej mądrzejszy, że ja tak naprawdę mam jakąś kontrolę, ale tak naprawdę nie było tej kontroli, jakby świat leciał swoim tempem, a ja, to też był moment, w którym jeszcze bardziej zacząłem gdzieś jakieś psychodeliki brać, bardziej po prostu używać różnych dragów. Też to był moment, w którym ja zacząłem wykorzystywać tą tajemną wiedzę do tego, tak, żeby sobie po prostu polepszać ten świat, czyli manipulacja ludźmi. Zacząłem sobie po prostu ten świat trochę dostrajać do siebie przez tą wiedzę, ale widziałem, że tak naprawdę mój stan psychiczny jest coraz gorszy. Ja byłem zgorzkniały, mimo tego, że się gdzieś byłem uśmiechnięty, mimo tego, że miałem jakieś tam benefity z tej świadomości, to tak naprawdę stawałem się coraz bardziej nerwowy, nie kontrolowałem już niektórych rzeczy, relacje z kobietami w ogóle były jakąś tragedią i no, jeszcze bardziej rosłem w egoizmie. To też był moment, w którym ja byłem za granicą. Zacząłem zarabiać pieniądze, ale z tych pieniędzy jakby wszystko szło na imprezy, na jakieś takie rzeczy, które nie były budujące. I w związku z tym jakby cały czas nabierałem coraz więcej tej wiedzy, która miała mnie zbawić. Poznawałem nowe rytuały, które mogły w jakimś sensie poszerzyć po prostu. Dla mnie to są po prostu dzisiaj rytuały. Wiem, że tego ludzie tak nie mogą mnie zrozumieć, ale tu budziłem się rano i musiałem medytować, żeby było dobrze cały dzień. No doskonale ci rozumiem, sam to praktykowałem tak no samo. No właśnie. Cały czas mi chodziło o pokój, cały czas mi chodziło o wolność, a ja po prostu jeszcze bardziej wchodziłem w jakieś rzeczy, które zamykały mnie, które mi odbierały tą wolność. Bo żeby się dobrze czuć, musiałem zrobić jakieś tam rytuały, musiałem medytować. Już nie wspomnę o narkotykach, które też były w jakiś sposób były rytuałem, ale najmniej duchowym, mogę powiedzieć, nie? To było bardziej używką, no ale później zacząłem to mieszać i zobaczyłem, że ta wolność, którą po prostu szukałem, ona mi uciekała jeszcze bardziej. No i skończyłem ogólnie z wielkim, wielkim dołem. Nie wiem, ile to trwało, w każdym razie ja brałem życie, jakie jest, więc nie przejmowałem się jako tak o tym, ale wiedziałem, że jest coraz gorzej ze mną. Pamiętam, że brałem też udział w takich forach spirytystycznych i tam jako, nie wiem, 25-letni chłopak udzielałem rady, jak prawie guru się czułem, wiesz, jakimś tam starszym 40-50-letnim ludziom, którzy, wiesz, opowiadałem im swoje spostrzeżenia, swoje duchowe jakieś tam przemyślenia, no i oni mi dziękowali prawie, że chcieli mi, wiesz, ja cały czas miałem, że chcę naprawiać świat i tak dalej, że cały czas chcę być jednym z tych, którzy po prostu demaskują tych wszystkich iluminatów i tak dalej, no ale gdzieś tam pokątnie po prostu byłem egoistą i manipulowałem ludźmi i po prostu byłem zły, nie? No dobra. No i co w twoim życiu takiego się wydarzyło, że jednak to myślenie się zmieniło? Właśnie w tym momencie, kiedy brałem udział w tych forach spirytystycznych, kiedy po prostu udzielałem tych rad tym ludziom i zdawałem sobie sprawę, że jestem hipokrytą, że ja im tu mówię, im to pomaga, tak jak mi na początku, ale w którymś momencie po prostu zobaczyłem, że dalej już są tylko kolejne jakieś tam rytuały, ale to nadal nie daje tego pokoju, no nie? I zacząłem pisać z jednym gościem, który w ogóle napisał coś tam, jakiś tam komentarz, to jeszcze był czas Facebooka, początek Facebooka, gdzie każdy spostowany komentarz po prostu ci się tam odświeżał, no nie? Że ktoś tam odpowiedział na tym. No i zacząłem czytać, gdzie gościu się kłócił z jakimś tam kolejnym czarownikiem czy tam magikiem, że jest Bóg. Jakby ja gdzieś tam tego Jezusa, tego Boga gdzieś tam pokątnie przeczytałem, ale zainspirowało mnie to, że ten gościu w końcu mówi coś nowego dla mnie. On tam mówił terminy, które były mi znane, tłumaczył Biblią, nie? Tak. I to było dla mie inspirujące, jakby to nawet wtedy nie było ważne dla mnie, po prostu to było dla mnie ciekawe o tyle, że on konfrontował mnie w tych moich doświadczeniach i jakby dawał perspektywy na coś więcej, że jakby dał mi znowu nadzieję, ja już nie pamiętam, o czym on to pisał, ale dał mi jakąś nadzieję, że jest coś więcej i jest możliwość na tą prawdziwą wolność, no nie? W końcu przeszedłem z nim na priv i zacząłem się z nim ogólnie kłócić, bo on mi próbował tego Boga wcisnąć i zacząłem wyjaśniać, ale widziałem, że argumenty, które ja mu mówię, widzę, że on te argumenty, to jest jeden z tych gości, który on już po prostu doskonale, no jest dwa levele wyżej, no nie? Czy miał odpowiedzi na... Miał odpowiedzi, ja już
konkretnie nie pamiętam, co to po prostu, o czym on tam mówił, ale mówił mi strasznie dużo o Piśmie Świętym. Mówił mi o Bogu, mówił mi o chrześcijaństwie, nie? Ale ja mówię, stary, no przecież ty tutaj mówisz takie głębokie rzeczy, jak to chrześcijaństwo, jak Watykan, jeszcze wiesz, byłem zafiksowany wtedy na te teorie spiskowe, gdzie Watykan moim zdaniem nie jest po prostu święty i tak dalej. I ja mu to zacząłem wypominać, nie? Ja mu to po prostu... ogólnie te wszystkie brudy kościoła katolickiego i tak dalej mu wytykać. A on miał na to odpowiedź. A on miał na to odpowiedź i powiedział mi coś, a ja mam dzisiaj na to parafrazę, bo to jest świetne i wpadłem na to kiedyś. Ty będziesz to wiedział, jak ogólnie wiesz, podstawówka, początek hip-hopu w Polsce, nie? I cała podstawówka słucha hip-hopu. Po czym jak puszcza co puszcza? Puszcza 1.8L, puszcza jakichś takich po prostu, jak to się mówi, hip-hopolowców. No tak. I ja to tak sobie porównałem dzisiaj, że ja myślałem, że ja byłem takim właśnie hip-hopolowcem trochę chrześcijańskim, bo widziałem po prostu jakąś tam wiarę jako niekoniecznie to coś, czym to było. No nie? No tak. Czyli jakby prawdziwy hip-hop to dla mnie była cała kultura, prawdziwy hip-hop to dla mnie było właśnie te cztery elementy, jak to jest graffiti, hip-hop, rap i tak dalej, a ci hip-hopolowcy to mówili, że oni słuchają hip-hopu, ale tak naprawdę oni nie wiedzieli, czym jest hip-hop. I ja tak samo po prostu widziałem siebie jako, że wcześniej myślałem, że byłem chrześcijaninem tam gdzieś po rodzicach, ale tak naprawdę w ogóle nie miałem pojęcia, czym jest prawdziwe chrześcijaństwo. I on mi zaczął opisywać poprzez Pismo Święte, pokazywał mi, co tak naprawdę tam jest napisane, że to ten Watykan i te wszystkie ich smrody to w ogóle jest zupełnie coś innego. No, nie? No i powiem szczerze, że mnie to zaciekawiło, ale nadal nie byłem ciekawy Boga, bo miałem moc jakąś tam. Miałem moc, która ta cała świadomość i te praktyki to było coś, co ja namacalnie doświadczałem. A jednak Bóg to był taki dla mnie odległy, no nie? No i pamiętam, że nie wiem, ile z nim pisałem, może to było trwało około 2 tygodni, kiedy ja zacząłem już taką bardziej stopę koleżeńską obrałem, no i zacząłem mu się trochę żalić, nie? I szukać jakby takiego może mentora, jakiegoś guru w tych moich duchowych podróżach. I on po prostu powiedział, że się o mnie pomodli. Ja trochę go wyśmiałem i tak dalej, ale znowu kilka dni później powiedziałem, dobra, jak jest ten Bóg, to się o mnie pomódl, bo to był też już taki schyłek mojego, po prostu dużo rzeczy się działo, ja nie kontrolowałem. Czyli to już był jakiś moment, w którym się złamałeś, tak? Tak, na pewno to był też moment, w którym ja, w którym te wszystkie rytuały, ja też zacząłem po prostu, świadomość doszła do mnie, że świat duchowy nie jest tylko energią, tylko jest złożony z bytów różnych i zobaczyłem, tak. Że te byty... One po prostu zacząłem słuchać głosu. Ja na tamten moment ja po prostu myślałem, że zwariowałem, ale ogólnie no, teraz wiem, że to było jakiś stopień opętania, nie? Tak. I ja nawet o tym mu za bardzo nie mówiłem, choć on już mi wspominał o demonach i tak dalej, ale dla mnie to było takie po prostu religijne gadanie. W każdym razie tego dnia pomodlił się o mnie i... i jakby skończyliśmy rozmowę. Ja jak zawsze poszedłem tam do koleżków, imprezka wieczorem i tak dalej, ale no tam lekko się po prostu wstawiłem i jako, że imprezka była u mnie, wyszedłem do swojego pokoju, gdzie tam miałem swoją bazę, swoje studio, oni sobie tam siedzieli w salonie, a ja po prostu zacząłem pisać mój dziennik duchowy, który sobie tak przeważnie prowadziłem i opisywałem. I pamiętam, że to był ten czas, w którym po prostu ja no przyszło do mnie zrozumienie, po prostu wiedziałem, że Bóg się do mnie odezwał, dostałem wizję, już wcześniej miałem wizję, już wcześniej miałem doświadczenia duchowe, to było dla mnie jakby nic nowego. Ale ta była inna, ale tak? Ta była inna, ta była po prostu taka, po prostu miałem od razu świadomość, że to jest odpowiedź na tą modlitwę, zobaczyłem do połowy napełniony kufel i jakby taką mocne przekonanie, żeby nie powiedzieć głos, że ja jestem tym całym kuflem, jakby ten Bóg, nie? Bo to były jakby moje rozkminy w tamtym czasie, że czy jest ten Bóg tak naprawdę, czy ja jestem w stanie pogodzić tą całą moją wiedzę, która była doświadczalna, wypełnić. Która była prawdziwa dla mnie, bo przede wszystkim była doświadczalna. I Bóg mi po prostu pokazał, nie przekreślając tego zupełnie, co wiedziałem, po prostu pokazał mi w tym siebie, że on jest całym tym kuflem i powiedział mi do tego, to były słowa, które po prostu mniej więcej brzmiały tak, że nie jesteś w stanie tym całą gnozą, tym całą świadomością po prostu napełnić tego całego kufla, że to jest nieważne tak naprawdę, że to jest niezgłębione, nie? Że jakby liczy się tylko ten kufel. I ja byłem w szoku, bo po prostu wiedziałem, że to jest odpowiedź, po czym od razu do chłopa napisałem, i z takim mega zdziwieniem powiedziałem, chłopie, coś ty zrobił, no nie? A
on po prostu przyjął to zupełnie naturalnie, tak jakby wiedział, że on się pomodli i coś się stanie. Po prostu dla mnie, ja byłem w szoku, bo dla mnie to było pierwsze spotkanie z osobowym Bogiem, nie? Że on coś do mnie powiedział i wstawił siebie tam. I to było pierwsze takie doświadczenie. Pomimo tego, że jeszcze tego Jezusa tam nie mogłem w ogóle zdzierżyć, pomimo, że on mi tam mówił, że on jest jakby centrum tej Biblii i... Nie mogłem, bo po jeszcze prostu nie docierało do ciebie. Chciałem jakby chyba się od tego tak naprawdę... chciałem, żeby to nie była prawda, no bo ja miałem, wiesz... Ja byłem sam sobie, nie? A tutaj jest jakiś Bóg, który, wiesz, ma jakieś dla mnie przepisy, coś mi każe, wiesz, ja też tak nie wiedziałem... Często tak się wypowiada słowo Jezus, to już w ogóle tak. Odciąga ludzi. Poza tym wiesz, to nie? Było też takie religijne dla mnie i w ogóle właśnie nadal w tym hip-hopowym zrozumieniu, nie? Tak już. Więc ja tego Jezusa traktowałem jako kolejne wcielenie Buddy, który gdzieś tam był świadomy, który gdzieś tam coś rozumiał bardziej. Czyli nie jako Boga, nie jako Syna Bożego, tak, Mesjasza. Tak. No, kolejnym przełomem było to, że doświadczyłem właśnie jego mocy w momencie, kiedy zacząłem już z tym gościem bardziej wypytywać go, co w tym chodzi, zacząłem coś tam, jakieś nauczania, jakichś takich starych, oldschoolowych pastorów słuchać i po prostu zobaczyłem, że oni tam wypowiadają się o tematach z perspektywy biblijnej, które gdzieś mnie dotykają i zobaczyłem, że po prostu Biblia przede wszystkim, to też było dla mnie takim wielkim dowodem, że Biblia mówiła o tych planach tego końca świata, o tych planach tego, tych wszystkich, no nazwijmy to, iluminatów, nie lubię tego słowa. Tego wszystkiego, co szukałeś. Tego, jakby. Tak, ale no po prostu zobaczyłem, że Biblia się potwierdza moimi spostrzeżeniami. Ja nie wziąłem tego po prostu, bo ktoś mi tak powiedział. Ja zobaczyłem, że to wszystko gdzieś, co ja tam sobie śledziłem... Jest tam napisane. To jest tam napisane. Musiałbym być głupi, gdybym dalej w tym nie szukał. Czyli można powiedzieć, że na tym etapie dostrzegłeś, że w Biblii jest napisane wszystko to gdzieś, czego szukałeś, w tych teoriach spiskowych i tych wszystkich klimatach i tak. Że są na to odpowiedzi, że nie wiem, przykład podam taki, który mnie na przykład dotknął, nie wiem, że znamie bestii będzie na pewnym etapie ludzkości w czasie wielkiego ucisku, a gdzieś o tym wszystkim mówię już o tych chipach różnych, tak, prawda, tak. CBDC teraz i tak dalej, czyli gdzieś tam powiązały ci się te wszystkie rzeczy, no i dobra, no i w tym wszystkim, no, jak do tego się odniosłeś? Przede wszystkim pytania, które zadawałem sobie przez wiele lat, znalazłem odpowiedź na nie w Biblii, ale odpowiedzi to była ta bardziej część filozoficzna. Przede wszystkim to, czego ja szukałem po tym, jak już po tych moich eksperymentach duchowych, to było bardziej doświadczanie. I to był ostatnim takim moim wyzwalaczem było to w momencie, kiedy ja zacząłem już jakby... Zobaczyłem autorytet w Biblii i zacząłem po prostu jakby słuchać się jej bardziej, zacząłem się modlić do Boga, zacząłem się modlić do Jezusa i w tym momencie po prostu też zacząłem doświadczać Boga żywego, nie? To było dla mnie największym... Po prostu ja też zobaczyłem, że jest w tym moc, dostałem języki. Czy to był moment przełomowy, kiedy zacząłeś modlić się do Jezusa? Tak, tak. To było o tyle przełomowy, że ja po prostu zobaczyłem, że ta wiara, że to co tam jest, to nie jest tylko jakby zbiór jakichś tam rytuałów znowu. Religijnych. Czyli dokładnie to samo, w czym tkwiłem, to było inne. Tutaj się modlisz do jakiegoś tam świętego, a tutaj po prostu rano wstawałem i odprawiałem jakieś po prostu rytuały, nie wiem, oczyszczania energii, nie? To jest dokładnie to samo. I co przede wszystkim świadomość i ta dobra nowina, która do mnie trafiła, to jest to, że w końcu nie muszę się obracać i spluwać 3 razy, jak widzę kota. Nie muszę w końcu, czarnego kota na drodze, nie muszę w końcu po prostu, wiesz, patrzeć na to, jaką energię będę spożywał gdzieś tam w pokarmie, jem chipsy. Zabobony ja straciły moc. Zabobony... Wszelkie i te wszystkie zaklęcia, które musiałem robić, zrozumiałem, że w końcu jestem od tego wolny. To bo co, tak, Jezus cię uwolnił, bo, tak? Tak, Jezus mnie uwolnił, ale właśnie na tym polega dla mnie Ewangelia po prostu, że On jest teraz, że wykonało się, że całe prawo, dla mnie trochę inne było prawo niż mieli Żydzi i tak dalej. Znaczy to jest cały czas to samo prawo, ale dla mnie, ja rozumiem prawo właśnie jako to, właśnie czytając to w Biblii, to było też dla mnie niesamowite, że prawo to jest to, że ja muszę dzisiaj zacząć medytować, to, że ja muszę znowu w jakiś sposób myśleć, że ja muszę się zbawić poprzez duchowe doznania. Tak, duchowe doznania albo przez doświadczanie jakieś, nawet nie doświadczanie, tylko poznanie, przez poznanie, tak? Zagłębianie się i wchodzenie na kolejne levele jakieś duchowe. To było dla mnie jakby prawo, no nie?
Żydzi mieli swoje, katolicy mają swoje i zresztą każda inna religia się opiera na tych prawach. I dla mnie to było wyzwalające w momencie, kiedy ja po prostu zrozumiałem, że Jezus to dla mnie zrobił. Nie? Wtedy właśnie zacząłem świadomie się do Niego modlić i tak naprawdę dziękować Mu. I tak naprawdę karmić się tym zrozumieniem i tak naprawdę cieszyć się już tym, bo ja nie powiem, że ja się do Niego modliłem tak, jak to się nauczyłem gdzieś tam dawno. To, bo ja już wiedziałem to wszystko, ja już byłem świadomy, ale nadal ten świat duchowy, który już był dla mnie jeszcze bardziej zrozumiały jako te byty, on się zaczął na mnie bardzo mścić. W takim sensie, że on już nie dał mi spokoju dlatego, bo wiedział, że ja idę do źródła, nie? Dokładnie, czyli wtedy, świat duchowy, demony zaczęły się odzywać. Tak, zaczęły się przede wszystkim tak objawiać, że ja naprawdę straciłem rozum, ja zwariowałem. No. Może obłęd. To ukrywałem w sobie, ale ja po prostu miałem przede wszystkim bardzo złe myśli, byłem skłonny zrobić bardzo złe rzeczy, oprócz tego nie miałem w tym kontroli, rzucałem laptopami swoimi po prostu, było wiele różnych wątków, przede wszystkim w momencie, kiedy poznałem już też tą prawdę, straciłem jakąkolwiek kontrolę, po prostu uchlewałem się, ćpałem już sam w domu, po prostu tylko wiesz, całą noc słuchałem Biblii, audiobooków, jakieś nauczania, ale nafukany. Okay. Po prostu wiesz, nie umiałem przestać, wiesz, wiedziałem, że mnie z jednej strony mnie trzyma. No to co się stało takiego, że jednak przyszła? Właśnie usłyszałem o chrzcie i w momencie, kiedy zacząłem się interesować chrztem, też to był taki modny jakiś taki film tego Torbena, nie? On tam chrzcił ludzi i uwalniał od demonów. No. Tak, mówił wiele rzeczy. No nie, wiesz, ja teraz tak. Jasne. Tak bardzo szorstkowo to przyjmowałem. Tak naprawdę tematy, które były dla mnie na ten moment potrzebne. I pamiętam, że tutaj przyjechałem do Krakowa, bo mieszkałem wtedy w Anglii. Ochrzcili mnie ludzie i po prostu poczułem wtedy coś, czego nie czułem nigdy. Właśnie ten ból, ten taki strach, ten taki niepokój w brzuchu, ból tego właśnie takiego. Ten strach. Powierzyłeś Bogu swoje życie. Nie? Tak. A była sytuacja modlitwy, jakieś uwolnienie twoje, ciebie, czy... Wiesz co, no to była modlitwa przy chrzcie, ale nie było jakiejś tam turbo. Nie mówię o manifestacji, bo to nie manifestacje, że myślę, że wewnętrzną miałem, zresztą ja też pojechałem gotowy na ten chrzest, ja tak jak mówiłem, okay. Dostałem, myślę, że wcześniej na modlitwach dostałem Ducha Świętego, dostałem dar ducha, znaczy dar mówienia językami, więc ja jakby gdzieś tam już też w jakimś tam sensie świadomym, co prawda... Och, i był też moment uświadomienia sobie grzechu, tak? Że jesteś grzesznym człowiekiem już jakby przed... No, myślę, że jeszcze wcześniej, chociaż ten element dla mnie to gdzieś na końcu się pojawił. Ta grzeszność dla mnie, ja byłem bardzo moralnie, że tak powiem, elastyczny i ja nigdy nie miałem jakiegoś takiego poczucia, że jestem jakiś tam bardzo zły, bo w moim mniemaniu naprawdę chciałem... Pomagałeś ludziom. Chciałem naprawiać świat, nie? Ale dopiero później gdzieś tam, gdy bardziej w to wszedłem, jakby Bóg mi to pokazywał, nie? Czyli można powiedzieć, że przełomowym momentem w twoim życiu, po tym jak zawołałeś do Boga, do Jezusa, zacząłeś Go szukać, był chrzest, tak? Który przyniósł w twoim życiu pewne, jak to można nazwać, odcięcie? Kolejny przełom, tak jak mówię, ten największy przełom był w momencie, kiedy poznałem prawdę. Tak, zrozumiałem, tak. Co w ogóle jest grane i na czym to wszystko polega. Co zrobił Jezus? O co w tym chodzi? W tym całym? Dla mnie to było jeszcze takie bardzo schematyczne. W momencie, kiedy ja po prostu dałem się ochrzcić i ochrzciłem się, spadł ze mnie ten ciężar. Po prostu to coś, co jakby nie znikło w momencie, kiedy dowiedziałem się o prawdzie. Prawda była jakby prawdą, ale zdolny, żeby z niej korzystać, byłem w momencie, kiedy po prostu zastosowałem tą prawdę w momencie tego chrztu. Więc to było dla mnie... To było takie oczyszczenie, że ten chrzest właśnie to symbolizuje, właśnie to wyjście z tego, to było niesamowite, jak zobaczyłem, jak zacząłem czytać Biblię i wyjście z tego Egiptu jest w momencie, kiedy po prostu przechodzą przez morze i po prostu, i to był ten kolejny, no w ogóle tam jest tyle powiązań, tak. To dlatego zachęcam tutaj wszystkich, żeby to po prostu na poważnie ludzie to po prostu sobie zaczęli czytać i... Niesamowite. No. Minęło już parę lat, można powiedzieć. Żyjesz na co dzień już z Panem Bogiem, z Panem Jezusem. No, no dobrze, to może powiedz w dwóch zdaniach, co Bóg włożył Ci w serce teraz na tym etapie Twojego życia. No na pewno, wiesz, to wszystko, ta cała wiedza, świadomość tej prawdy biblijnej jest tak głęboka, że ja...
cały czas zgłębiam to i tak naprawdę idę za tym, buduję relacje. Czyli zajawka się nie skończyła, jak niektóre zajawki. Nie skończyła się i wręcz przeciwnie, myślę, że to jest w ogóle najciekawsza przygoda, w ogóle poznawanie Boga, jako osoby, która po prostu jest realna. To jest niesamowite, że to nie jest jakby zbiór kolejnych praw czy czegoś, co trzeba robić, tylko po prostu to jest żywa relacja i tak naprawdę polepszanie siebie, nie? Jako człowieka po prostu. Biblia mówi o tym, że jako nowe stworzenia po prostu mamy się zamieniać w ten ideał, którym jest Jezus, którym jest Chrystus, nie? I przez przemianę umysłu stajemy się właśnie i dążymy do tego, co będzie tam po naszej śmierci. Więc ja jakby jestem super. Na tej drodze. Jak każdy z nas, tu chrześcijan. Jak każdy z nas, więc o tym by dużo można mówić. To wspaniałe, co mówisz, co przeżyłeś. Dziękuję Bogu, że wyrwał cię z tej mocy ciemności. Sam, gdy słuchałem tego, co mówisz, utożsamiałem się z tym, bo gdzieś w pewnym sensie mocno byłem zaangażowany w okultystyczny świat, ten świat duchowy. Także doskonale rozumiem gdzieś tam miejsce, w którym byłeś. Dobrze. Ostatnio mieliśmy przyjemność razem gdzieś popracować nad pewnym projektem. Jechaliśmy razem do pracy i przed naszym wyjazdem, pamiętasz, była sytuacja, w którym natrafił się człowiek. Przyszedł do nas przed wejściem do auta, czy wyjściem z auta i mieliśmy okazję mu głosić Ewangelię razem. Słuchaj, chciałbym, żeby ten moment był właśnie taką okazją, abyś ty mógł powiedzieć Ewangelię naszym słuchaczom. No, zachęcam ludzi, żeby po prostu poczytali Biblię i zobaczyli, że jest tam prawda, że jest dokładnie to, w Biblii jest dokładnie to, czego potrzebuje każdy z was. Ja wiem, że ja dzisiaj opowiadałem w ten sposób, tak moja droga wyglądała, wiem, że ludzie są inni i tutaj w tym programie też mówili o swoje historie. Ja po prostu mam pewność, że Biblia ma odpowiedź dla każdego z was. Wiem o tym, że wszystko, co was gnębi, wszystko, co jest jakąś waszą barierą, jakąś przeszkodą, to jest po prostu nazywane w Biblii jako grzech. Grzech to nie jest tylko to, że komuś coś ukradniesz, czy kogoś tam zwyzywasz i tak dalej. Grzech jest czymś, jest całym tym śmieciem, który po prostu mamy na sobie. I po prostu Ewangelia dla mnie jest tym, że Jezus przychodzi to wszystko, najprościej mówiąc, bierze. Nie? Jedyne, co trzeba zrobić, to w to uwierzyć. I gdy zaczniesz czytać Biblię, gdy zaczniesz się utożsamiać z nią, gdy po prostu ona zacznie swoimi słowami mówić tylko do ciebie, a Bóg zacznie do ciebie mówić i tworzyć swoją własną relację z tobą, jeżeli doświadczysz tego czegoś małego, to będzie do ciebie po prostu startem do tych większych rzeczy, które się nigdy nie kończą. Więc wiem, że to nie zrobiłem teraz książkowo ogłoszenia Ewangelii, ale zachęcam cię do tego, jeżeli masz jakiś problem, po prostu to działa i sam się przekonaj, jak nie, no to ja rozumiem, że ktoś może kogoś to nie interesować, ale wierzę, że ludzie, którzy mają z sobą problem, a jest takich dużo, bo depresja i ogólnie to, co się dzieje na świecie, co jeszcze kumuluje ten strach, to wszystko po prostu jest do ściągnięcia w chwilę, nie? Przez wiarę, przez Jezusa, przez to, co się stało, przez prawdę w Biblii, ale chodzi o Jezusa, który po prostu jest wykonawcą tego wszystkiego. Dokładnie. No. Super, Kamil, bardzo cieszę się, że udało nam się zrealizować ten materiał. Wam, moi drodzy, również bardzo dziękujemy, że jesteście z nami, że dotrwaliście do końca. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, zróbcie to teraz. Zostawcie również komentarz, łapkę w górę. Jeżeli chcecie się skontaktować z Kamilem, umieścimy tam też jego adres e-mail. No a tymczasem do zobaczenia.